Od poniedziałku rolnicy mogą składać wnioski o dopłaty do nawozów sztucznych. Zgodę na taką pomoc wyraziła Komisja Europejska. Wojna na Ukrainie generuje problemy na światowych rynkach. Brakuje między innymi stali. Surowiec zastępowany jest złomem. Według polskiego rządu jego eksport poza Unię Europejską musi zostać ograniczony. Skutki wojny na Ukrainie odczuwają gospodarki wielu krajów. Ograniczenie dostaw rosyjskiego gazu przekłada się na wzrost cen nawozów sztucznych i wzrost cen żywności. W styczniu polski rząd zawnioskował do Komisji Europejskiej o zgodę na dopłaty do nawozów. Zgoda zapadła dopiero w tym tygodniu. Na pomoc dla rolników rząd przeznaczy blisko 4 miliardy złotych, podkreśla premier Mateusz Morawiecki. Zdecydowaliśmy się, aby dopłacić do każdego hektara 500 zł, a każdego hektara upraw rolnych, a pastwisk, łąk 250 zł. Dopłaty uzyskać można do maksymalnie 50 hektarów. Wsparcie obejmie nawozy zakupione od 1 września ubiegłego roku do 15 maja tego roku. Wnioski o dopłaty składać można od poniedziałku w biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na pieniądze będzie trzeba poczekać. Myślę, że to jest około 3-4 tygodni od złożenia wniosku. Wskazuje wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Rząd uruchomił także program ubezpieczenia dla rolników oraz program skupu jabłek. Chodzi o jabłka, które z racji embarga nie można eksportować do Rosji. I już w następnym tygodniu zakłady przetwórcze będą skupowały jabłka deserowe, a różnice w cenie, bo taka niestety wystąpi, w wysokości 30 groszy będziemy rekompensować rolnikom. Rząd nie od dziś wspiera rolników i polskie rodziny, zaznacza ekonomista Wojciech Gnat. Zerowy VAT na nawozy to było bardzo dobre i szybko wprowadzone rozwiązanie. Tarcza antyinflacyjna działa, powstrzymała nas przed bardzo drastycznymi cenami, przed bardzo drastycznymi wzrostami cen żywności. Drożejące surowce, nawozy i żywność to nie jedyny efekt wojny na Ukrainie. Wiele państw zmaga się z brakiem m.in. drewna i stali. Tylko w ubiegłym roku Polska zaimportowała z Rosji, Białorusi i Ukrainy w sumie 3 miliony ton stali. Problemy z dostępnością surowca powodują wzrost jego ceny, wskazuje minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Sytuacja doprowadziła do zwiększenia popytu na złom, który często jest eksportowany poza Unię Europejską. Polska zaapelowała do Komisji Europejskiej o ograniczenie eksportu złomu. Żeby zabezpieczyć sobie surowiec, jakim jest złom, który absolutnie należy traktować jako surowiec strategiczny. Mniejsza dostępność surowców przekłada się na wzrost cen materiałów budowlanych. To problem dla branży deweloperskiej, ale też kredytobiorców, którzy chcą wykończyć mieszkanie. Ich portfele dodatkowo uszczuplają wyższe raty kredytów hipotecznych. Zmiana cen jest znacząca, podkreśla producent budynków i domów modułowych Tomasz Balcerowski. Takim surowcem, który bardzo mocno podrożał dzisiaj o ponad 75-80%, to są wszelkiego rodzaju materiały izolacyjne, które są bardzo pożądane i no cóż, trzeba nawet powiedzieć, że ustawiają się po nie kolejki. Ci, którzy produkują z drewna, też odczuwają pewien brak tego surowca. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział zmiany w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, aby wesprzeć większą liczbę kredytobiorców. Rząd rozważa m.in. ograniczenie marż kredytów na kilka miesięcy. Na wzrost cen produkcji przemysłowej w Polsce wskazuje Główny Urząd Statystyczny. W marcu było to 20% rok do roku. Jednocześnie o 17,3% wzrosła produkcja przemysłowa. Uwzględniając sytuację, jaka jest dzisiaj na globalnym świecie, geopolityce, to te wyniki należy potraktować oczywiście pozytywnie. GUS informuje o wzroście zatrudnienia w ubiegłym miesiącu o 2,4% rok do roku. Jednocześnie wzrosło wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw o 12,4% rok do roku.